Ja też Was witam na tym naszym wydarzeniu, jakim jest spotkanie wspólnoty na Wyżynach. Zawsze mamy wybór, prawda? Być tutaj albo być gdzie indziej. Ale czym charakteryzuje się to gdzie indziej? Jaki jest ten nasz współczesny świat wokół nas? Oto jedna z cech dzisiejszego świata. Ciekawe, czy zgodzicie się z tą obserwacją. Fascynująca forma, ale rozpaczliwe poszukiwanie treści. Taki jest nasz świat. Wiele wspaniałych form, ale rozpaczliwe poszukiwanie treści. Na przykład idziesz galerią handlową w naszym mieście, powiedzmy Galeria Sfera. O, nowy sklep się pojawił z kosmetykami, aromatami. Jakie piękne rzeczy, jak ładnie pachną. Ale co to za ogłoszenie ktoś wstawił wśród tych pięknych rzeczy? Jaki masz cel w życiu? Weź udział w warsztatach. Jak znaleźć cel życia? O, ciekawe. Drążysz głębiej. Szanowany life coach, czyli trener personalny, pomoże ci odkryć cel życia. Ktoś dostrzegł problem. Piękna forma, ale rozpaczliwe poszukiwanie treści. Właśnie w taki świat wbijamy się z tą naszą wspólnotą na Wyżynach. Też piękna forma, mniej lub bardziej, ale nade wszystko tutaj można znaleźć treść, najlepszą treść dla swojego życia. Dlatego może warto być jednak tutaj. Co jest tą treścią? Zilustruje to pewna historia. Był sobie zespół muzyczny, słynny na cały świat. Piosenki tego zespołu wypełniały czołowe miejsca list przebojów, zdobywały największe muzyczne nagrody. Każdy z muzyków miał swoją artystyczną indywidualność, a jak połączyli siły, to efekt był niesamowity. Cóż za piękna forma. Ale jednak z czasem coś zaczęło się psuć. Muzycy nie dogadywali się. Mimo że śpiewali piosenki o miłości i przyjaźni, pomimo wszelkich wysiłków, zespół zaczął się rozpadać. Kto nam powie, jak temu zaradzić? I tu w naszej historii pojawia się przyjaciel, który przygotował dla nich rozwiązanie, które sprawiło, że zespół został uratowany i znowu cieszył się dawną jednością. Ale to rozwiązanie, ten sposób na jedność, ta treść, potrzebna treść, jest zaczerpnięta z Biblii, z Ewangelii Mateusza 5. Przeczytajmy pierwszą część. Są to słowa Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jezus nawiązuje tutaj do problemu, który pojawia się w życiu z pewnością każdego człowieka. Jest to problem psucia się więzi z otaczającymi ludźmi, problem rozdarcia. Na ile ten problem jest bliski naszemu doświadczeniu, to każdy wie, jakie rozdarcie powstaje w moich więziach z otaczającymi mnie ludźmi. Może coś się rozpada, coś wisi na włosku, jak właśnie Tomasz już nam to przedstawiał. Albo coś trwa tylko pozornie, formalnie. Może na zewnątrz jest nieźle, ale w twoich myślach widzisz, że coś się psuje. Właśnie w małżeństwie
z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi. Jezus mówi tutaj o skrajnym przypadku rozdarcia, które skończyło się najbardziej tragicznie, że ktoś kogoś zabił. I nie tylko w słowach, co zdarza się częściej, na przykład żona mówi o mężu, zabiję tego mojego męża, no ale Jezus tutaj mówi o przypadku, że ktoś kogoś naprawdę zabił, aż dreszcz przechodzi na samą myśl. Większość ludzi nikogo nie zamordowała, dlatego uważa, że co do tego przykazania, no to jesteśmy w porządku. Co jak co, ale przykazanie nie będziesz zabijał, mogę odhaczyć jako spełnione. Jednak, jak czytaliśmy dalej, Jezus zaburza ten spokój i mówi, wers 22, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. O co tu chodzi? Czyżby Bóg patrzył na gniew w podobny sposób jak na zabójstwo? Okazuje się, że tak, ale gniew w pewnym konkretnym znaczeniu. Pierwszy list Jana 3. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Chodzi to dokładnie o nienawiść, gniew, który pochodzi z nienawiści. Bóg patrzy na nienawiść tak jak na zabójstwo. Dlaczego? Bo to jest to samo źródło. Co to jest za postawa, która jest źródłem? To jest gniew, że coś idzie nie po mojej myśli, rzeczy nie potoczyły się według naszej woli i jest to źródłem gniewu. I to jest właśnie geneza wszelkiego konfliktu między ludźmi, również czegoś tak skrajnego jak zabójstwo. Takie podejście musi być po mojemu. W skrajnych przypadkach prowadzi wręcz do zabójstwa. Dlatego z perspektywy Boga, przed Jego sądem, istotą problemu jest nienawiść. Sędzia w naszym ludzkim sądzie nie zwróci na to uwagi, że ktoś kogoś nienawidzi. W każdym razie za to nie ma kary, ale inaczej przed Bogiem, gdy sprawa toczy się przed sądem Boga, za nienawiść jest wyrok, wystarczy postawa nienawiści i już jesteś winny. Dlaczego? Bo Bóg patrzy na serce, zajmuje się sercem, a w sercu jest to to samo. Po tych słowach Jezusa słuchacze już z pewnością nie czuli się tak komfortowo jak wcześniej. Ale przyjrzyjmy się dalej tym słowom, kto się gniewa na swego brata. Kto jest tym bratem? Kogo Jezus tutaj ma na myśli? Już niedługo wśród Jego słuchaczy ujawni się pewna szczególna nienawiść. Kto kogo będzie nienawidził? Ewangelia Marka 6. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, stań tu na środku. A do nich powiedział, co wolno w szabat uczynić, coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić.
Już wkrótce ujawni się nienawiść wobec Niego, Jezusa. Tak? Wielu duchowych przywódców ujawni swoją nienawiść wobec Niego, będą chcieli Go zabić i w końcu zabiją. Kto więc jest tym bratem, którego będą nienawidzić? Przede wszystkim On, Chrystus. Ale popatrzmy dalej, powróćmy do naszego głównego tekstu, wers 22 jeszcze raz przeczytajmy. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Raka to jest taki aramejski zwrot wyrażający pogardę, lekceważenie, gardzę tobą. I znowu można zapytać, o jakiego brata chodzi. Tak oczywiście może ktoś powiedzieć do drugiego człowieka, gardzę tobą, mam ciebie w najwyższej pogardzie, ale tym najważniejszym bratem jest znowu On, Jezus. To właśnie Jemu ludzie okazują lekceważenie. Ale dlaczego Jezus tutaj mówi, podlega najwyższej czy wysokiej radzie? Chodzi tutaj o najwyższą radę żydowską, Sanhedryn. Otóż niektórzy z rozmówców Jezusa byli członkami Sanhedrynu, najwyższa religijna hierarchia, i oni nie podlegali zwykłemu sądowi jak inni, tylko sam Sanhedryn mógł ich sądzić. I Jezus w ten inteligentny sposób zwraca się właśnie do nich, najwyższej religijnej hierarchii, już niedługo okażą mu szczególną pogardę. Wiemy, za jakiś czas stanie przed nimi i okażą mu pogardę. A w przyszłości okażą taką pogardę wielu z tych, którzy będą jego naśladowcami. Możemy w Biblii wielokrotnie przeczytać o tym, jak apostołowie stawali przed tą wysoką radą i spotykali się z lekceważeniem, byli biczowani, więzieni. Dzisiaj w naszych czasach też podobna pogarda się zdarza. I ta pogarda jest odmianą nienawiści. Jest to tak naprawdę pogarda dla Boga. To ciekawe, prawda? Najwyżsi duchowi hierarchowie, a w sercu pogarda dla Boga, odmiana nienawiści. Jezus wreszcie mówi w wersie 22, jeszcze raz druga część tego 22, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Dosłowne tłumaczenie bezbożniku to głupcze. Kto by rzekł drugiemu człowiekowi głupcze, podlega karze piekła ognistego. I znowu pytanie, kto jest tym bratem, tym kimś, którego ktoś nazwie głupcem? Można powiedzieć oczywiście do drugiego człowieka, jesteś głupi, ale czy można tak powiedzieć do Boga? Wydaje się to absurdalne, a jednak pierwszy list do Koryntian 1. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Okazuje się, że wielu ludzi mówi do Boga głupcze. Ilu to ludzi uważanych za mądrych, uczonych, gdy słyszą o Chrystusie, gdy słyszą Ewangelię, reagują, to jakaś głupota, nie zajmujemy się głupstwami. Co leży u podstaw takich słów? Postawa lekceważenia. Gdy słyszą chrześcijan, że Jezus i krzyż to najważniejsza sprawa, jaka istnieje, myślą, to głupcy, prostacy. A jednak to przesłanie Ewangelii, które wskazuje na śmierć Chrystusa na krzyżu jako najważniejszą rzecz, kto odrzuci to poselstwo, kto zlekceważy, wybiera, wskazuje się na wieczność bez Boga.
Ale trzeba powiedzieć, że problem wrogości i lekceważenia wobec Boga to problem, który dotyczy każdego człowieka, chociaż czasami jest bardzo ukryty. Jest to tak naprawdę stan wyjściowy każdego człowieka jeszcze przed nawróceniem. Czasami bardzo ukryty. Człowiek może być na 100% przekonany, że jest po stronie Boga, stara się dla Boga wiele robić, a jednak dopiero różne sytuacje ujawnią prawdę. Taką sytuacją jest choćby zetknięcie z ludźmi, którzy przekazują Ewangelię o krzyżu Chrystusa. I właśnie ta prawda, że zbawienie jest darem Boga, z łaski, przez wiarę, wyłącznie przez zaufanie, skuteczność ofiary Chrystusa, wielu ludzi uważa za głupotę, wielu reaguje wręcz nienawiścią. Ujawnia się wrogość, lekceważenie wobec tych, którzy przynoszą Ewangelię, ale tak naprawdę wobec Boga. I Jezus mówi tutaj wyraźnie, że końcem takiej drogi jest piekło, wieczność z dala od Boga. Ważne pytanie, czy postawa wrogości i lekceważenia może dotyczyć także chrześcijan, tych, którzy już zaprosili Chrystusa do swojego życia. W pewnym sensie tak, chociaż jest trochę inna i inny jest też skutek, bo tu skutkiem nie jest piekło, zbawienia raz otrzymanego nie można utracić, ale skutkiem jest to, że Bóg zastosuje karcenie, czyli pośle sytuacje, które mają nas skłonić do zawrócenia ze złej drogi. To może być sytuacja, gdy ktoś z naszych przewodników stawia nam wyzwanie, ale my reagujemy wrogością, nienawiścią albo lekceważeniem. To może być sytuacja, gdy jest w twoim życiu jakieś postanowienie, które jest złe, niewłaściwe, na przykład jakaś nieuczciwość albo poleganie na niewłaściwych rzeczach, albo związek z osobą, który jest wbrew temu, co Bóg dla ciebie zamierzył. Jak zareagujesz na sygnały, gdy ktoś będzie ciebie przestrzegał, próbował korygować? Może ujawnić się wrogość lub lekceważenie. Jaki będzie skutek ze strony Boga? Karcenie. Bóg będzie dopuszczał sytuacje, które mają na celu poruszyć ciebie dla twojego dobra. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak rozwiązać ten problem napięcia, rozdarcia między nami a Bogiem? Przeczytajmy drugą część naszego dzisiejszego fragmentu, wersy 23 i 24. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Co trzeba zrobić, gdy ujawni się jakiś konflikt z Bogiem? Jakieś napięcie na linii ja-Bóg? Gdy Bóg uświadamia nam jakąś wrogość czy lekceważenie wobec Niego lub wobec naszych przewodników, którzy wskazują nam coś do poprawy, co na jedno wychodzi. Wielu ludzi ma na to pewien sposób. Chcą Bogu coś dać, ofiarować, aby Go, można powiedzieć, udobruchać. Wiedzą, że coś jest nie tak i starają się to jakoś nadrobić. I człowiek chciałby ułożyć sobie z Bogiem poprawne stosunki przez dawanie pewnych środków zastępczych, a jednocześnie
pozostając przy tej swojej postawie, że wszystko musi być po jego myśli. Próbuje dawać Bogu prezenty, środki zastępcze, takie jak religijne rytuały albo staranie się, by być dobrym człowiekiem. To jednak oczywiście niczego nie rozwiązuje. Bogu chodzi o to, żebyśmy jednak zrezygnowali z tej postawy buntu, gniewu, z tej postawy, że musi być po mojemu, i byśmy ponownie zaprosili Chrystusa na pierwsze miejsce w swoim życiu. Trzeba rozwiązać ten konflikt przez puszczenie Chrystusa przodem. Moje osobiste przeżycia na ten temat. Kilka razy w życiu miałem jakiś pomysł co do swojej przyszłości, jaką drogę wybrać, ale była to moja droga, którą sobie wymyśliłem, jednak nie droga według planu Boga. Pomysł polegał przeważnie na zaangażowaniu się w jakimś innym miejscu geograficznym. Na przykład dawno temu były to plany emigracji do Szwecji, ale były też pomysły na inne miejsca geograficzne, poza to, które było w planie Boga, czyli Bielsko. Inaczej mówiąc, nosiło mnie mocno w różne miejsca po świecie. I co wtedy w swoim myśleniu miałem skłonność robić? Jaki odruch się uaktywniał? By dać Bogu jakiś prezent, na przykład zaangażowanie w misję w tamtym miejscu. Na przykład jak wyemigruję do Szwecji, to podejmę tam wielką misję. Szwecja potrzebuje kogoś takiego jak ja. Rzeczywiście wykład, który kiedyś pewnego dnia słyszałem w jednym z kościołów w Sztokholmie, no pozostawał wiele do życzenia. Ja to oczywiście bym zrobił lepiej. Podobnie w paru innych punktach świata. Chciałem dać Bogu prezent w postaci mojego zaangażowania w misję. Ale Bóg nie potrzebuje moich prezentów. On chce mojego serca, żeby biło dla Niego, mojego oddania dla Niego, tak jak On jest oddany dla mnie. I co Bóg wtedy robi, kiedy wkraczamy na taką ścieżkę? Posyła niepokój, narastające przekonanie, że to, co robię, nie jest w zgodzie z Jego planem dla mojego życia. I prezenty dla Boga są tu nie na miejscu i niczego nie wskuramy. Zamiast nich potrzebne jest to, co Jezus wyraża w wersie 24. Mamy go na ekranie. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Kto jest tutaj tym bratem? Już to dobrze wiemy. Najpierw Chrystus. Cokolwiek chcesz zrobić dla Boga, cokolwiek chcesz Mu ofiarować, najpierw upewnij się, że jesteś pojednany z bratem, to znaczy właśnie najpierw z Chrystusem. Co Mu po mnóstwie Twoich darów? On chce mieć po prostu pierwsze miejsce w Twoim życiu. I dla Boga właśnie to jest najważniejsze. Czy między nami a Nim nie ma jakiegoś złego postanowienia, jakiegoś uporu, jakiegoś gniewu, buntu, lekceważenia. I wszystkie nasze dary, które moglibyśmy Bogu składać, czyli jakieś modlitwy, czytanie Bożego Słowa, wszystkie dobre uczynki, cała gorliwość z naszej strony, cała nasza misja, to wszystko nie ma w tej sytuacji żadnej wartości dla Boga, jeżeli najpierw nie powrócimy do pojednania z Nim. Dopóki On nie stanie się dla nas najważniejszy, tamta reszta nie ma znaczenia. Ale dlaczego Jezus tutaj mówi o pojednaniu? Kiedy potrzebne jest pojednanie? No, gdy nastąpi w kimś
gniew ze strony człowieka, źródłem tego gniewu jest egoizm i takie wymuszanie, że musi być po mojemu, kto jak to, ale ja wiem najlepiej, jak być powinno, musi być po mojemu. Istotą pojednania jest to, że ktoś zrezygnuje ze swojego gniewu, z buntu, egoizmu, wymuszania, by było po jego. I jest gotów puścić drugą osobę przodem. Najważniejszą z tych osób jest oczywiście sam Bóg. Ale skąd w ogóle problem między nami a Bogiem? Dlaczego człowiek gniewa się na Boga? Czasem nawet szczerze to wyrazi, a czasem boi się wyrazić: Boże, gniewam się na Ciebie, a może częściej, łagodniej: Boże, tak mi przykro. Dlaczego człowiek gniewa się na Boga? Bo myśli, że Bóg chce mu zabrać albo nie dopuścić czegoś dla niego najcenniejszego. Człowiek nie ufa. A przecież to Bóg dał nam coś najcenniejszego, swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby jako ofiarę za nasze winy. On dał najwięcej. Dlaczego miałby chcieć pożałować nam czegoś dobrego? Jest to absurd, ale na tym polega niewiara. I właśnie tu w naszym fragmencie Jezus odwołuje się do tego gniewu w nas, że musi być po mojemu, że ja coś bardzo chcę, ale On uświadamia nam, że to jest ten sam gniew, który w skrajnych przejawach może prowadzić do zabójstwa. I oczywiście nam się to nie mieści w głowie, jak my byśmy chcieli zabić Boga, który chce nam coś zabrać. No ale jednak nienawiść, gniew to jest ta sama postawa. Upór, że musi być po mojemu, moja racja musi zwyciężyć, moje egoistyczne pragnienia. Czyli widzimy, że to słowo pojednanie jest tutaj uzasadnione. Potrzebujemy pojednać się z Bogiem, odwrócić się od tej postawy gniewu i poddać Chrystusowi swoje ja. Z zaufaniem, że przecież On chce dla mnie najlepszej drogi. Wtedy też, kiedy pojednamy się w ten sposób z Bogiem, wtedy też łatwiej pójdzie nam z ludźmi w relacjach z innymi. I wtedy więzi, które były rozrywane, mogą być odbudowane. Powracając do historii, naszej jakby podstawowej historii z początku, historia jakich wiele krąg ludzi będących z sobą w jakichś relacjach, no w tym przypadku genialny zespół muzyczny, jak choćby The Beatles. Gdy byłem małym chłopcem, mój tata zabrał mnie pewnego dnia do kina na film Help o zespole The Beatles. Help to jedna z piosenek Beatlesów oczywiście. Pamiętam, co mi tata powiedział, gdy wyszliśmy z kina. Zobacz, jak oni potrafią razem grać, z naciskiem na razem. Ta nasza historia, którą dzisiaj opowiadam, jest tylko inspirowana zespołem The Beatles. Zespół w tym naszym przykładzie doznawał rosnącego rozdarcia. Nie pomagały różne wysiłki, by go ratować, ale coś pomogło. Oczywiście w naszej historii, bo w rzeczywistości, jak wiemy, zespół The Beatles się rozpadł. Ale w naszej opowieści się udało. I co pomogło? Co to była za porada, która uratowała słynny muzyczny zespół? Przyjaciel poradził im, że potrzebują odwrócić się od swojego gniewu. Czyli postawy, że musi być po mojemu. I puścić drugiego człowieka przodem. Postawa gniewu leży u podstaw wszelkiej wrogości i rozdarcia.
we wszelkich związkach, zespołach, łącznie z małżeństwem, rodziną. Trzeba się od tej postawy odwrócić. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale nie, jeżeli wszystko zacznie się od naszej relacji z Bogiem. Jeżeli tu nastąpi pojednanie w naszym sercu i gdzie indziej pójdzie łatwiej. Jeszcze raz, dlaczego człowiek gniewa się na Boga? Dlaczego się na Niego obraża? Chociaż często tak to, tego nie nazywa, ale mówi choćby, no szkoda, że nie jest inaczej. Bo myśli, że Bóg chce mu zabrać to, co jest dla niego najcenniejsze. A przecież to jest ta wielka prawda. On dał nam to, co miał najcenniejszego, swojego Syna, jako ofiarę za nasze winy, więc absurdem jest, że chciałby nam czegokolwiek pożałować, co jest dla nas dobre. Ale to jest właśnie to napięcie. Potrzebujemy najpierw pojednać się z Nim, zrezygnować z gniewu, z takich buntowniczych marzeń, że jednak myślę, że tak byłoby lepiej. Zrezygnować z tego, że musi być po mojemu. No cóż, zrezygnować też z jakichś innych lojalności, które komuś kiedyś przyrzekliśmy, bo niektórzy ludzie w swojej biografii mają to, że składali jakieś śluby i uważają, że one są no, tak ważne, że nie mogą teraz jakby zostawić czegoś dla Boga. No, znowu absurd, prawda? Teraz jestem tylko ja i Bóg i w końcu wkrótce moje życie się skończy i wszystkie inne lojalności nie mają najmniejszego znaczenia. I teraz jestem tylko ja i Bóg i potrzebuję zaufać Mu, zaprosić na pierwsze miejsce jako Pana i Zbawiciela. Zamiast czego? Zamiast uciekania w środki zastępcze. Bez prezentów dla Boga, takich jak rytuały, staranie się, by być dobrym człowiekiem lub podejmowanie jakiejś misji dla Boga. To jednak niczego nie rozwiązuje. Nie rozwiązuje problemu. Potrzebujemy zrezygnować z postawy gniewu i zaprosić Chrystusa na pierwsze miejsce. Dotyczy to też ludzi, którzy jeszcze nigdy nie pojednali się z Bogiem. Wielu ludzi jest bardzo religijnych. Wiele czynności wykonują dla Boga. Jaki to ma sens, jeżeli nie było prawdziwego pojednania? Jeżeli nie było rezygnacji z gniewu? Wszystkie religijne czynności, zachowywanie świąt, zwyczaju, różne rytuały emocjonalne, podniosłe atmosfery, i mnóstwo innych wysiłków, dobrych uczynków i ślubowań nie ma żadnego sensu, jeżeli nie było pojednania z Bogiem, czyli zaproszenia Chrystusa na tron swojego życia. Oczywiście najpierw trzeba się do tego przyznać, że jest się w konflikcie z Bogiem. Wielu ludzi nie przyznaje się do tego konfliktu, bo tak wiele starają się Bogu dać, że przysłania im to ich faktyczny stan. Ale co Bogu po mnóstwie naszych darów, wysiłków, rytuałów? On chce Twojego serca, trzeba się z Nim pojednać. Ta zasada, którą dzisiaj poznajemy, jest też prawdą w stosunkach międzyludzkich. Co żonie po mnóstwie prezentów od męża, jeżeli nie jest ona dla niego najważniejszą kobietą? Co dzieciom po mnóstwie prezentów, jeżeli nie są dla rodziców najważniejsze? Co z uprzejmości i całego dobrego wychowania, savoir-vivre, skoro ludzie pozostają dla nas obojętni albo nawet nimi gardzimy? Może gardzimy w pięknym, eleganckim stylu, ale jednak gardzimy. Ale najważniejszy jest nasz związek z Bogiem. Jak tutaj nastąpi
pojednanie, wtedy z ludźmi pójdzie łatwo. I Jezus mówi na końcu właśnie ostatnie zdanie, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Wtedy dopiero można naprawdę żyć dla Boga, wtedy wszystko nabiera sensu. Zespół The Beatles się rozpadł, ale nasze zespoły, w jakich jesteśmy, mogą być uratowane. Oczywiście do tanga trzeba dwojga. I możemy cieszyć się jednością. Potrzebujemy tylko odwrócić się od gniewu. Każdy z nas, każde z nas. Czyli od tej postawy, że musi być po naszemu. No i puścić drugiego człowieka przodem. Uda się to, jeżeli wszystko zacznie się od naszej relacji z Bogiem. Najpierw Jego potrzebujemy puścić przodem, by i doświadczyć wspaniałego pokoju z Nim. Jeżeli tak to rozegramy z Bogiem, to pójdzie nam łatwo z ludźmi i będziemy cieszyć się jednością. Oto jedna z cech charakterystycznych dzisiejszego świata, fascynująca czasami forma, która rozpaczliwie poszukuje treści. I właśnie w taki świat wbijamy się z tą naszą wspólnotą na wyżynach. Piękna forma, mam nadzieję, ale nade wszystko szukamy najlepszych treści. Tak jak dzisiaj, co jest dzisiejszą treścią? Sposób na rozdarte więzi. Zrezygnuj z postawy gniewu, że musi być po Twojemu. Najpierw w relacji z Chrystusem. Wtedy to wszystko inne z ludźmi odpowiednio się ułoży. Tak szukamy najlepszych treści, by wypełniły nasze życie, bo sama piękna forma nie wystarczy. Dlatego warto być tutaj i czerpać. Sama piękna forma nie wystarczy. Gdy poznałem moją przyszłą żonę, mój kolega powiedział do nas: co za dziwni ludzie z was. Chłopak i dziewczyna siedzą nad Biblią i rozmawiają o jej zawartości. Szukaliśmy najlepszej treści dla pięknej formy. I tak mamy do dzisiaj na urlopie, przy śniadaniu. Moja żona nigdy nie odpuści, żeby nie szukać treści. No to co dzisiaj przeczytamy i co Bóg mówi do nas? Jeszcze trochę urlopu przed nami. Dzisiaj to mały przerywnik. Życzę też wam najlepszego odkrywania treści dla formy życia, którą staracie się tworzyć. Też pewnie chcecie, by to była piękna forma, słusznie, ale niech będzie pełna treści.